Wspiera chorego kazika. Ruszyła ogólnopolska akcja, szczepimy się. Ferie inne niż dotychczas. Marta Augustyn-Pulkowska, witam państwa i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia z terenu gminy i powiatu Kozienickiego. Kozieniczanie po raz kolejny pokazują, że chcą i potrafią pomagać. Pomocy i wsparcia potrzebuje mały kazik, na którego leczenie zbierane są obecnie pieniądze. Do akcji włączyło się bardzo wiele osób, w tym także przedstawiciele naszej gminy. Jak już informowaliśmy, u trzyletniego Kazika Budzińskiego mieszkańca naszego miasta zdiagnozowano nieoperacyjny nowotwór złośliwy pnia mózgu. W organizowanie pomocy dla chłopca zaangażowała się grupa przyjaciół Armia Kazika. To oni rozkręcili akcję razem dla Kazika, Kozieniczanie ratują życie chłopca, która spotkała się z tak dużym odzewem ze strony mieszkańców. Zaangażowaliśmy się, bo tak naprawdę nie mogliśmy przejść obojętnie wobec tej diagnozy. Kazik jest synkiem naszej przyjaciółki. O jego chorobie dowiedzieliśmy się 23 grudnia, tuż przed świętami. Ta wiadomość spowodowała, że nie mogliśmy przejść obojętnie. Postanowiliśmy działać początkowo przez stronę Facebooka. Daliśmy ogłoszenie o poszukiwaniu lekarzy, którzy mogliby nam pomóc w leczeniu chłopca. Odzew przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ odezwało się do nas kilkanaście tysięcy osób z propozycjami najlepszych. Lepszych specjalistów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Grupę osób zaangażowanych w organizację pomocy tworzą Katarzyna Adamczyk-Wit, Amelia Ochałek, Joanna Pieszchała, Justyna Czarnecka-Wyszomirska, Sylwia Byzdra, Lidia Zuchniak oraz Emil Madejski. We wtorek, 12 stycznia, na zaproszenie burmistrza, przedstawiciele tej grupy gościli w Urzędzie Miejskim. Tu m.in. rozmawiano o aktualnym stanie chłopca. Niestety okazało się, że głos jest ten nieoperacyjny, on jest rozlany. Tak więc um, jedyną metodą, Zgodą leczenia w tym momencie jest, to są to um, terapie eksperymentalne, które są prowadzone w klinikach na całym świecie. E, postanowiliśmy e, nawiązać kontakt z tymi klinikami. E, w chwili obecnej czekamy na kontakt z kliniką ze Szwajcarii. Są już dokumenty wysłane do tej kliniki. E, w tym tygodniu Kazik będzie miał e, robioną maskę do, ta, do, do radioterapii. E, mamy nadzieję, że w tym tygodniu lub na początku przyszłego radioterapia e, już się zacznie. Jednocześnie będą wysłane próbki z biopsji do Heidelbergu, gdzie będą przebadane pod kątem genetycznym. Jest to niezbędne do ustalenia dalszego działania, dalszego sposobu leczenia. Mowa była też o dużym zaangażowaniu mieszkańców Kozienic. Kozieniczanie nie po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni okazali wielkie serce. I pomoc. Armia Kazika, bo tak się nazywa grupa ludzi, to ludzie, którzy zarówno pomagają w formie datków, działalności, ale także ci, którzy organizują i wspierają rodziców, po to, żeby walczyć o życie młodego Koźniczenia, czyli Kazika. Jemu pomagamy przede wszystkim. Ale pomagamy również rodzicom, bo nie chodzi tylko o pomoc finansową, ale również o wsparcie takie psychiczne, bo czują na pewno siłę, dużą moc, jeżeli taka grupa ludzi im pomaga. A myślę, że tą pomocą także pomagamy sami sobie, bo biorąc udział w takich akcjach odkrywamy i pielęgnujemy tą lepszą część naszego człowieczeństwa, tą piękniejszą. Podczas spotkania burmistrz wraz ze swoim zastępcą do spraw technicznych przekazali na licytację wyjątkową rzecz. Przekazaliśmy na licytację wyjątkową koszulkę reprezentacji Polski. Na tej koszulce widnieją między innymi dwa podpisy najlepszego piłkarza świata, Roberta Lewandowskiego. Tu chciałem podziękować też mieszkańcowi Kozieniciej Milowi Kopańskiemu, której jako działacz PZPNu przekazał nam kiedyś taką koszulkę, żebyśmy ją wykorzystali właśnie w szczytnych akcjach i myślę, że jak najbardziej pomoc dla Kazika jest tutaj na miejscu i chcemy ją wesprzeć. Myślę, że to nie jest jedyne nasze działanie. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tą akcję. Wspieramy Kazika i jego rodziców i myślę, że Akcja się zakończy sukcesem. kiedy spotkamy się tutaj razem. Przekazana koszulka trafi do grupy na Facebooku. licytację razem dla Kazika, by wygrać życie. Oprócz tej akcji przypominamy, że na stronie zrzutka.pl prowadzona jest też zbiórka na leczenie chłopca. Uzbierano już ponad 400 tysięcy złotych. Dużą popularnością cieszy się też akcja Nie jesteś sam, zielone pomoże, a także Kazik Challenge. Liczyliśmy właśnie na dobro i serce mieszkańców Kudzienic, No i jak, co nas zaskoczyło niesamowicie? Nie tylko e, zmotywowało do dalszych działań, jest ogromne to zainteresowanie, jest ogromna pomoc, wsparcie. Tak naprawdę przyrosło nasze najśmielsze oczekiwania, bo wyszło to poza teren z ościennych gmin, e, różnego rodzaju placówek samorządowych. Jak mamy przykład teraz, będąc tutaj na zaproszenie pana burmistrza, ale też i w Starostwie Powiatowym, e, bo dołączyło się do tego różnego rodzaju stowarzyszenia, kluby, ludzie prywatni, firmy środowisko edukacyjne, które wraz z podopiecznymi również nas wsparło wykonując różnego rodzaju dary na licytacje, własnoręcznie robione. No też chcieliśmy podziękować tak najbardziej, bo ciężko wymienić wszystkich naprawdę. Odzew na organizowane akcje przerósł oczekiwania ich organizatorów. Nie brakuje też chętnych do udziału w akcji Biegam dla Kazika. W tym ostatnim przedsięwzięciu wziął udział także burmistrz, który przebiegł 5 kilometrów. Chcielibyśmy jeszcze w imieniu Kazika, rodziców Kazika i Kazika podziękować Państwu serdecznie za okazane nam wsparcie, za wsparcie zarówno duchowe, psychiczne, jak i materialne. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo dalej z nami, że ta akcja pokaże także innym yy, osobom, że nawet jeżeli stu lekarzy powie, że się nie da, to znajdzie się sto pierwszy, który powie, że się da. <grywa> Podczas spotkania u burmistrza organizatorzy akcji poinformowali, że w porozumieniu z rodzicami chłopca będą chcieli dalszą pomoc prowadzić przy zaangażowaniu fundacji Się Pomaga. Oczywiście o wszystkich przedsięwzięciach będziemy na bieżąco informować. A teraz kilka słów o zagrożeniach czyhających na dzieci w wirtualnym świecie. W wyniku trwającej pandemii i wielu ograniczeń dzieci i młodzież najwięcej czasu spędzają przed ekranem komputera, tableta czy smartfona. Dlatego Kozienicka policja apeluje do rodziców, aby sprawdzali jakie strony odwiedza dziecko, z jakich portali społecznościowych korzysta i co udostępnia w sieci. Wszystko po to, aby ustrzec je przed cyberprzemocą. Pamiętajmy o tym, aby dzieci mogły korzystać tylko i wyłącznie z portali społecznościowych, które są przeznaczone dla ich grupy wiekowej. Portale takie jak Facebook są od dopiero 13 roku życia, i pełną odpowiedzialność tutaj ponoszą za dziecko tylko i wyłącznie rodzice. Ważne jest też, abyśmy rozmawiali z dziećmi na temat czyhających na nie zagrożeń. Musimy przede wszystkim uświadomić dzieci, aby zastanowiły się nad tym, co do sieci jest wrzucone, aby każdy z rodziców porozmawiał na temat bezpieczeństwa dziecka w internecie, ponieważ raz udostępnione zdjęcie, ono tak naprawdę w internecie istnieje całe życie. Kolejną ważną rzeczą jest to, żebyśmy no, nie przyjmowali osób nieznajomych do swojego grona znajomych na internecie ze względu na to, że zdarzają się sytuację, że mimo, że jesteśmy jako trzynastolatek zapisani w internecie, to ktoś inny może podawać się za naszego rówieśnika, a wcale nie, może, nie musi być tą osobą. Przez internet nie widzimy tak naprawdę face to face osoby, z którą korespondujemy. Warto również rozmawiać z dzieckiem, aby dowiedzieć się, czy nie jest narażone na wulgaryzmy lub hejt ze strony rówieśników. Jeśli tak się dzieje, rodzice czy opiekunowie powinni zareagować. Pamiętajmy o tym, że jako rodzice mamy obowiązek i możemy zareagować, zgłaszając taką informację na policję. Każda kwestia, na przykład naruszenia dóbr osoby czy zniesławienia poprzez wulgaryzmy, może być zgłoszona na komendę powiatową Policji w Kozińcach. Pomocne mogą okazać się też ogólnopolskie telefony zaufania. Oto ich wykaz. Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 812 12 12. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. Tegoroczne ferie różniły się znacznie od wszystkich dotychczasowych. Mimo wielu ograniczeń wynikających z pandemii, różne placówki i instytucje starały się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom najmłodszych. Dlatego też Kozienicki Dom Kultury, Mediateka czy Ogród Jordanowski zorganizowały atrakcyjną ofertę w czasie wolnym od szkoły. Dom Kultury tym razem zaproponował zajęcia i warsztaty online. W ich trakcie powstawały m.in. aniołki ze sznurka oraz zimowe ozdoby takie jak śnieżna kula w słoiku. Były też zabawy feryjne takie jak sekrety Centrum Kulturalno-Artystycznego, rebusy i wykreślanki dostępne na kulturalnej grupie KDK. W Ogrodzie Jordanowskim dzieci miały m.in. możliwość poćwiczyć podczas tańca sportowego, uczyć się poprzez zabawę czyli uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego oraz grać w szachy. Mogły też wykazać się artystycznie podczas zajęć plastycznych, ceramicznych czy warsztatów z modelarstwa. Mediateka zorganizowała dla najmłodszych zajęcia z programu. Programowania oraz modelowania 3D. Podczas tych pierwszych dzieci dzięki specjalnemu programowi wygrywały melodie przy użyciu warzyw i owoców. W trakcie zajęć z modelowania uczestnicy wykonywali różne formy przestrzenne. Tak więc, mimo wielu obostrzeń i ograniczeń, ferie można uznać za udane. Czy powinniśmy się szczepić przeciw COVID-19? Czy szczepionki są bezpieczne i skuteczne? Na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedź dzięki ogólnopolskiej akcji Szczepimy się. Oto szczegóły. Szczepimy się to ogólnopolska akcja zachęcająca do szczepień przeciwko COVID-19, informująca o korzyściach wynikających ze szczepienia i wyjaśniająca wszelkie wątpliwości związane z tematem. W propagowanie akcji zaangażowały się różne instytucje, wśród nich także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach, a także artyści. A na najczęściej zadawane pytania związane ze szczepionką i samym szczepieniem, odpowiadają lekarze specjaliści. Doskonale obawy związane z czymś nieznanym, z czymś nowym. To jest normalna, naturalna reakcja, którą wszyscy czujemy. Dlatego, że jak nie jesteśmy czegoś pewni, to instynkt nakazuje nam poczekać. Ale w tym wypadku sytuacja wygląda następująco. Mamy do wyboru albo się zaszczepić nową szczepionką, zbadaną na 70 tysięcy osobach, które potwierdziły jej skuteczność i bezpieczeństwo, albo zarazić się dzikim koronawirusem, co grozi. W przypadku hospitalizacji 10% śmiertelnością. Pamiętajmy też, że szczepiąc się chronimy innych, na przykład naszych bliskich. Poza tym, że chronimy nas samych, czyli uzyskujemy tak zwaną odporność indywidualną. To również celem szczepień jest zbudowanie odporności populacyjnej czy zbiorowiskowej, byśmy powiedzieli. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli duży odsetek populacji, osób w tej populacji zostanie zaszczepiony, to osoby, które nie mogą być zaszczepione z różnych względów, na przykład zdrowotnych. Są chronione przez właśnie te osoby, które znajdują się wokół nas które zostały zaszczepione. Materiały, w których specjaliści odpowiadają na najczęściej nurtujące nas pytania związane z koronawirusem, obejrzeć można w specjalnym bloku emitowanym w Kronice Kozienickiej po wydaniu Aktualności i Sportu. Ponadto ze spotów, materiałów prasowych, ulotek i plakatów dowiemy się między innymi, jak i gdzie można się zaszczepić i dlaczego warto to zrobić. Przypominamy, że szczepienie przeciw COVID-19 jest dobrowolne i bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące szczepień oraz mapę najbliższych punktów szczepień w danej okolicy znajdą Państwo na stronie gov.pl ukośnik Szczepimy się. Ponadto mogą Państwo skorzystać z całodobowej infolinii, wybierając numer 989. A w dalszej części aktualności m.in. o naborze do dziennego domu seniora, o korzyściach płynących z posiadania kozienickiej karty mieszkańca oraz o policyjnej mapie zagrożeń. Od kilku lat na terenie Polski działa Krajowa Mapa Zagrożeń. Kozieniczanie chętnie z niej korzystają i zgłaszają miejsca ich zdaniem niebezpieczne. 15 stycznia to Dzień z Krajową Mapą Zagrożeń, czyli specjalną aplikacją uruchomioną kilka lat temu przez Policję. Krajowa Mapa Zagrożeń na całym terenie Polski działa już od czterech lat. Jest to bardzo fajne narzędzie komunikacyjne pomiędzy mieszkańcami a policją. Na krajowej mapie zagrożeń możemy zgłosić różnego rodzaju zagrożenia, które są w naszej okolicy. Jest to na przykład niewłaściwa infrastruktura drogowa, nielegalne rajdy samochodowe, Samochodowe, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, bądź wiele, wiele innych. Pamiętajmy również o tym, że Krajowa Mapa Zagrożeń nie służy do zgłaszania pilnych interwencji na policję. W tym przypadku dzwonimy na numer alarmowy 997 lub 112. Aby zgłosić niebezpieczne miejsce, należy wejść na stronę Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zaakceptować regulamin, wybrać na mapie miejsce niebezpieczne i dodać zgłoszenie. Gdy mieszkańcy do, um, zgłoszą na krajową mapę zagrożeń dane zgłoszenie, funkcjonariusze policji wtedy odbierają to zgłoszenie, mają na to kilka dni, a następnie weryfikują dane zgłoszenie. E, ten proces trwa około tygodnia, natomiast później pojawia się. E, Końcowy efekt zgłoszenia, czyli potwierdzone zgłoszenie bądź niepotwierdzone. W zależności od tego, czy jest ono potwierdzone, policjanci nadal się nim interesują, ponieważ cały czas naszym priorytetem jest to, abyśmy dążyli do jego wyeliminowania, tak aby mieszkańcy byli bezpieczni w miejscu swojego zamieszkania. Jak się dowiedzieliśmy, aktywność mieszkańców Ziemi Kozienickiej, jeśli chodzi o zgłaszanie miejsc niebezpiecznych, jest bardzo duża. Policja odnotowała ponad 4000 zgłoszeń, z tego połowa została potwierdzona. Zgłoszenia, które nie należą do kompetencji policji, są przekazywane do odpowiednich instytucji, które dalej się nimi zajmują. A teraz zobaczmy, jak przedstawia się aktualna sytuacja w Kozienickim Szpitalu. W związku z nowymi ogniskami koronawirusa w kozienickim szpitalu przez weekend placówka wstrzymała przyjęcia nowych pacjentów. W poniedziałek 11 stycznia szpital wznowił przyjęcia pacjentów do oddziałów ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego oraz pediatrycznego. Jak informuje zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Witold Wrodycki, mimo od bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w szpitalu w Kozienicach i dużej absencji personelu medycznego, ambulatoryjna Opieka specjalistyczna oraz podstawowa opieka zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. Ponadto w Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz pracowni radiologii i USG wykonywane są badania diagnostyczne. Szpital nie wykonuje tomografii komputerowej ze względu na awarię aparatu. O jej usunięciu oraz o wznowieniu przyjęć do pozostałych oddziałów placówka będzie informować na bieżąco. Ruszyły zapisy do dziennego domu seniora. Warto przyjrzeć się bogatej ofercie placówki. Oto szczegóły. Centrum Usług Społecznych w Kozienicach zaprasza seniorów z terenu naszej gminy do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu Seniora. Właśnie ruszył nabór. Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat, są nieaktywne zawodowo, chcą rozwijać swoje pasje i aktywnie spędzać czas. Na chętnych w Dziennym Domu Seniora czekają od poniedziałku do piątku ośmiogodzinne zajęcia, spotkania z dietetykiem i psychologiem, poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej, usługi kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne. Ponadto zapewnione są usługi socjalne, w tym jeden ciepły posiłek. Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Seniora jest nieodpłatne. Zainteresowani udziałem w zajęciach proszeni są o składanie wniosków w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Kiri 3 w obecnej siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który też wchodzi w skład centrum. Drugi wniosków można pobrać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego, siedzibie Centrum Usług Społecznych oraz na stronie internetowej www.opskozienice.pl. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu Centrum Usług Społecznych 48 614 67 62 lub 614 65 57. Przypominamy, że w ramach projektu Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców ogłoszona została rekrutacja ciągła do programu dofinansowania kosztów zatrudnienia niani. Dofinansowanie na zatrudnienie otrzymają ci, którzy spełnią poniższe wymagania. Zamieszkują na terenie gminy Kozienice, nie wykonują pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem i przebywają na urlopie macierzyńskim bądź rodzicielskim. Stosowne dokumenty rekrutacyjne dostępne są bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. Można je też pobrać ze strony internetowej www.kozienice.pl Wypełnione formularze należy składać w urzędzie w dni robocze w godzinach od 8 do 15. Można je także wysłać pocztą na adres Urząd Miejski w Kozienicach, ulica Parkowa 526900 900 Kozienice. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 611 71 71. Podjęte przez gminę działania mają na celu ułatwienie powrotu rodziców do aktywności zawodowej i są dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Posiadacze Kozienickiej Karty Mieszkańca mogą liczyć na wiele zniżek. Informacje w tej sprawie zebrała dla Państwa Renata Jasek, zatem zapraszam na materiał. Przypominamy, że od roku na terenie gminy działa program, w ramach którego można wyrobić Kozienicką Kartę Mieszkańca. Upoważnia ona do różnego rodzaju ulg i rabatów. Na chwilę obecną jest już kilkudziesięciu partnerów tego programu. Z Kozienicką Kartą Mieszkańca mniej zapłacimy m.in. za korzystanie z oferty instytucji kultury czy jednostek Gminy Kozienice. Po preferencyjnych cenach skorzystamy też z szerokiego wachlarza usług oferowanych przez prywatnych przedsiębiorców, począwszy od rabatów na zakup książek przez usługi meblowe czy związane z fotowoltaiką a na przewozie osób kończąc wszystkie informacje znajdziemy na stronie kozienice.karta.pl w zakładce Partnerzy programu. W ciągu roku wydano ponad 1750 kart mieszkańca. Wyrobienie takiej karty jest bardzo proste, oto kilka praktycznych wskazówek. Do otrzymania karty uprawnieni są mieszkańcy gminy Kozienice, którzy rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach, członkowie ich rodziny nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest gmina Kozienice. Wnioski o wydanie kozienickiej karty mieszkańca oraz jej dystrybucja prowadzona jest na parterze Urzędu Miejskiego w Kozienicach. W punkcie informacji przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu dokument tożsamości oraz pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, a w przypadku osób uczących się powyżej 18 roku życia i kontynuujących naukę do 25 roku życia do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki np. indeks lub ważną legitymację Kozienicka karta mieszkańca ma formę zindywidualizowanej imiennej karty plastikowej i wydawana jest nieodpłatnie na okres 3 lat. Osoby zainteresowane wyrobieniem takiej karty zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej karta.kozienice.pl, gdzie w bardzo przejrzysty sposób zapoznać można się ze szczegółami korzystania z karty, z regulaminem, listą partnerów i obowiązującymi zniżkami, a także pobrać wzór wniosku. A teraz kilka informacji, które na pewno Państwa zainteresują. Tegoroczny 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 31 stycznia. Tym razem pieniądze zbierane będą dla oddziałów dziecięcej laryngologii, oto laryngologii i diagnostyki głowy. Kozienice jak co roku grają z Jurkiem Owsiakiem. W związku z tym w trzech punktach miasta wystawione są specjalne skarbony, do których można wrzucać pieniądze. Skarbony znajdziemy w punkcie informacji Urzędu Miejskiego, w siedzibie Ogrodu Jordanowskiego oraz w Centrum Kulturalno-Artystycznym przy wejściu do Mediateki. Zatem tradycyjnie grajmy z Jurkiem Owsiakiem, zasilajmy skarbony i pomagajmy. Nad zjazdem do garażu podziemnego przy Centrum Kulturalno-Artystycznym powstało zadaszenie. Ma ono zabezpieczyć zjazd oraz podziemny garaż przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności obfitymi opadami deszczu czy, tak jak teraz, opadami śniegu. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe Dom Gaz Szczęstochowy, a inwestorem Gmina Kozienice. Łączny koszt budowy wyniósł ponad 193 tysiące złotych. Na środę, 20 stycznia, zaplanowano 31. sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. Obrady odbędą się w trybie zdalnym. W porządku sesji znalazło się 7 uchwał. Dotyczą one m.in. wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy i budżetu gminy na rok bieżący, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli czy wprowadzenia zmian do statutu gminy Kozienice. Radni mają też zająć się uchwałą w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Chodzi tu o Przypułkowy z Brzeźnicy, czy zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na budowę i przebudowę wiatr śmietnikowych. Na sesji ma być też przedstawiona informacja o zgłoszonych roszczeniach z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem w 2020 roku miejscowych planów zagospodarowania. Sesja odbędzie się w środę 20 stycznia o godzinie 13:30 w trybie online. Pełny porządek obrad dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl oraz w naszym bloku ogłoszeń Kaka Info. To już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.